Hej, Helena, zbudź się. Helena! Mój bohater. Nie wierzę, że to zrobiłaś. Nie, to nie jest śmieszne. Och, przecież ty robiłeś mi dużo gorsze numery. Helena, naprawdę, ja tu prawie zszedłem na zawał. Daj, posłucham. Dla mnie bije jak dzwon. To teraz jesteśmy kwita. Odkupiłem swoje winy, jasne? Tak, wszystkie. Nie, zdecydowanie nie. O Boże, cały jesteś w błocie. Twoje poczucie romantyzmu jest dość osobliwe. Wiem. I coś mi mówi, że to już gdzieś słyszałam. Cieszę się. Ja też. To pewnie sam. Chodź. Witam wszystkich serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnych przygód w grze Uncharted 4. Ten strzał oznacza, że żyje. Jeszcze. I to najważniejsze. Ta. Galeon? Tak, na to wygląda. W celu odkopienia swoich win, no, aktualnie 4 rano nagrywam, tak to. Po poprzednim odcinku znajomy zadzwonił, 4 rano budzi. Żyje czy nie żyje? No żyje czy nie żyje? No i... No żyje, ale nie ma co tak dłużej trzymać w niepewności. I żeby jeszcze jakoś tu się o w miarę normalnej godzinie pojawił kolejny odcinek, no to gramy już w Uncharted. Okej. Okay. Taki mały żarcik. Cholera. Cmentarzysko okrętów. Aha, robi wrażenie. No to lecimy. No chociaż z drugiej strony tak, żart żartem może. Ale prawda jest taka, że też przycięcie w takim momencie. Wygląda bezpiecznie. Jak wszystko na tej wyspie. No też zauważyłem, że zachęca sporą część osób do tego, żeby no, pozostać trochę dłużej. Żebyśmy się słyszeli dłużej, no i żeby zobaczyć co dalej, że koniecznie jeszcze przyjrzeć się dalszej części przygody, a nie już sobie robić jakąś przerwę. O, to bardzo dobrze widać na starszych trochę seriach. Jak sprawdzam statystyki właśnie, szczególnie w nocy. No i tam, gdzie są urywane tak te filmy w miejscach, gdzie na przykład wejdziemy sobie gdzieś i o dobra, cześć. Dobra, zbliżamy się. Ale nie z takimi wybuchami. No to wtedy często jest tak, że no, że jest cześć, tak, na dłużej. A jak gdzieś urwiemy w takim momencie jak teraz, to było, chociaż teraz to było rzeczywiście brutalnie rozwiązane, będę unikał czegoś takiego. Sam. Tak. Chodź. Trzeba się tam dostać. Aha. No to niestety nie wygląda za dobrze. O, nas też tu zaraz osaczą. Cześć kolego, raz. Ciebie to z góry. Lot, no i widzę. O, a czegoś tu nie spadł. Zauważyłem, że zmienili nam chyba broń. Oszukali mnie tam. Mieliśmy takiego fajnego tam. Coś, a tutaj dali nam takie, no może nie do końca dziadostwo, no ale coś innego. No i tak też mówiłem właśnie, jak skończymy grę w takim momencie, powiedzmy jak teraz było, no to później widzimy się przez kilka odcinków, co jest fajne. A tak często jak skończymy jakoś za szybko, czy w takim mniejszym, spokojniejszym momencie, no to później o, można zapomnieć o tym, że w ogóle gramy, nagrywamy. Dobra, chodź tu kolego. Starałem się gdzie iść dalej, bo tu możemy przeskoczyć na takie platformy, może w ogóle... Dobra, Elena, poradzisz sobie z granatem. Możemy spróbować tutaj jakoś usiąść. Nie mamy żadnej lunety w tej broni niestety też, tak jak mówię, no dziś człowiek był przygotowany na coś innego. O, bardzo ładnie sobie rzucił. Idealnie to wyszło w sumie. Ale to nie uciekaj. Dobra, to nie damy rady już bardziej. Jeszcze, dobra. Myślę, że nie ma co tu stać, bo z daleka tego może tak nie widać, ale się strzela naprawdę dużo trudniej niż jak podejdziemy blisko, więc lepiej jest nawet gdzieś tam zarzucić o haka, wylądować wysoko bo wysoko i skoczyć na plażę. O, Normandia. Chyba, że już kończy nam się broń. Warto by było podnieść coś nowego za moment. Dobra,
No właśnie, tym bardziej, że Uzika nam też zabrali. Para w ręce teraz tutaj. Aha, co najwyżej nam leży. No kolego, bo jeszcze żyć nie odnowiłem, żeś we mnie nie strzelił tylko za szybko. No i fajnie, tu widziałem. Coś słyszę niedobrego. No pięknie. Niepoważnie, dobra, wracaj tam. Idź do nich. Elena, dasz radę, nie, nie zmieniaj. No i zmienił. Dobra, to gdzieś może na łodzi. Zmienimy stronę i jest Uzik. No to bardzo pięknie. O, modyfikowane M14. Całkiem, wow. No to wiedzieli, jak zrobić nam problemy. Nie tu, gdzieś pod nogi, żeś zrzucił. No to, ale, o, dobrze, tam chyba coś nie spadło. No, jakby go, dobrze, o właśnie. Najgorsze, że mam wrażenie, że to nie jest jedyny taki gość. No właśnie, tutaj słyszę kolejnego. No, niestety odbiło się od niego. Niestety strasznie mało tu widać. Dobra, Uzi go nie załatwi. Trzeba zmienić broń. Tak. Zmienić broń i zmienić miejsce w ogóle naszych walk. Gdzie on tu idzie? Tego wielkiego, jakby jednego załatwić. No, chyba bić się nie ma z nim, co? Ale kołbeczki pięknie stał, no tylko, że tu nas mają. Na tam płyniemy gdzieś. Mam nadzieję, że tu nie przyjdą do nas. Różne te nadzieje. Dobra, jedyne co nam zostaje, to popłynąć gdzieś dalej. No ale walka paskudnie tutaj, to miejsce się sprawiło nam. Bo okrążyli nas, no, miałem nadzieję, że tego wielkiego już zabijemy tu gdzieś do tego momentu. Ale niestety tak dobrze nie, no Uzi to chyba mu krzywdy specjalnie nie zrobimy. O, dobrze, pięknie kolego. No i wracamy do nich, no. Jak to mówią, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Ostatnio nie postrzeliliśmy sobie tym. No to teraz możemy nadrobić. Na środku wata. Tak. No szkoda tylko, że nie możemy podejść z tą bronią wyżej. No, Nathan. Ale dobra. Podmianka też ma 200. Chodź. To się na teraz może inaczej porozmawiać. A ten snajper. My też mamy snajperkę w rękach. Jakąś wykaszarkę w gruncie rzeczy. To gdzie ten snajper? Snajper, 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 dobra. Ale jest snajper, dobra. Bardzo miło. Jest snajper. I cześć. No, podnieść, albo za moment. Uzupełnimy sobie amunicję, albo weźmiemy sobie jakieś fajne bronie. Spokojnie, tak to. Byle nie panikować w takim momencie, dobra. Z tym co mamy, no to jest. Dobra, może być. Co ci się tak śpieszy? Moja droga, na tamten świat tu weźmiemy wykaszarkę tylko ze sobą i możemy lecieć. Tu leży folu. Okej. No właśnie, swoją drogą ciekawe, ile osób teraz ogląda ten odcinek zaraz po tamtym. No właśnie tak, no. Chodź, przejdziemy przez ładownię. Okej. Ale tak, jeżeli ciężko było czekać, to z góry przepraszam, to tak, taki mały może żarcik w serii. Raz na serię chyba można. Okej. Z granatnikiem pan załatwiony. Gdzieś pompkę chyba słyszałem. O, idzie. Nawet ci tak dobrze ubrani nie są straszni dla nas z tą bronią. Może dobrze, że ta jedna się zablokowała, bo tak by kusiło, żebym po nią wrócił jeszcze. Oho. No niestety broń nas nie uchroni przed granatami, ale i tak. Jeszcze sobie podniesiemy. 20. No, nawet heady na taką odległość mogą wejść. No to dziękuję bardzo, dobranoc. Tak mówię, no gdzieś może człowiek by się skusił, żeby polecieć po tamtą raz jeszcze, a tak przynajmniej problemu nie ma. No chodź, chodź, chodź. O. Ale się tam skrył, ale nie na długo. Tu cię mam. Chodźmy po twojego brata. Nie, mamy łzy, to nie zmieniamy. Pondora też nie bierzemy. O, to możemy wziąć. Metlerek, no był fajny, ale on trochę wolno strzelał. Jeszcze wejdę tak, bo no tak to widać. Warto się
zaopatrzyć w broń. No to znowu metlerek. Aha, i granatnik. Granatnik też kusi, ale mamy ręczne granaty, więc myślę, że możemy iść. Pomogę ci. No, puść się, kolego. O, to sobie podniesiemy. 115 i idziemy. No. Co nas tu czeka? A, dziękuję bardzo. Nagrodę zginiesz pierwszy. Okej. O, z taką żoną to ino iść na akcję. Macie granat też, granat za granat się rozrzucali tu wszyscy. Wow, komuś chyba coś z ręki wypadło. I dobrze, i dobrze. No to... A bo to nasz tam spadł tak ładnie. No kolego, z takiej odległości to my się możemy bawić. Strzał za strzał, kto... Nie, nie, ale z Uzi się bawić nie będziemy. Dobra, żeby sprawiedliwie kondor na kondora. No i tyle, po temacie. Ale nie ukrywam, że sobie podniosę chyba coś ciekawszego. Mam wrażenie, że nasza żona widzi... O, czyś sam. Coś więcej niż my, tak? No ale dobra, jest w poczasku. Fajnie, że jesteś tu, kolego, z nami. Razem jednak raźnie, nie da się ukryć. No, chodź, chodź, chodź tam. No, o, wyjdź, wyjdź. Dobra. Wow, koks idzie do nas. A może rzucimy mu granat, właśnie. Do nóg własnych. Grajcie fair. No sam powiedział, czy to oni się oburzyli, że sam jest z nami? I to jest nie fair według nich. Dobra. Nie, nie, nie. Tam nie ma co się wychylać. Póki nie będziemy mieli pełnego życia. Ale tam widziałem fajną beczkę. O, sam już do niej biegł. Dobra. Ten już prawie leży. No szkoda, że nam tu się skończyła amunicja. Dobra. Życie, wracaj. Życie. Mam wrażenie, że coś się zablokowało. O, właśnie. Sobie tu wymierzymy. Dobra. Mam nadzieję, że nie. Sam nie ma co tak wywoływać wilka z lasu. Tak. Jestem obok ciebie. O co tu chodzi? Gdzie? Tu? Sam? Zrozumieć tych ludzi. Z kim mi tu przyszło pracować? Dobra, ale widzę, że tam nasza dziełucha coś znalazła. Hello. Hello. Para, para, pa, 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 pa. Coś jest nie tak? Sam? Mam cię zdetonować? Podsadź mnie, ma droga. Okej, okay, okazuje się, że nam gra lekko zbagowała się tu. I mieliśmy sama, czy sam miał zostać tam u góry. Ale dobrze was widzieć. Ciebie tak. Też. Zejdźmy już z tej cholernej plaży. Tam na górze. Koniecznie. A nie koło nas. No ciekawa sprawa, ciekawa sprawa. Okej. Okay. Gro już się nie psuj. Tak, ale była pusta. Musimy się pozbyć RPG. Oho. Przyklej się tutaj, Nathan. Sorry, kolego, żona kazała, tak? To nic osobistego, ale i tak mamy nie lada problemy, żeby tu przejść. No, wyjdź gościu, wyjdzie. Nie, to trochę za duża odległość, żeby tu jakkolwiek walczyć. Trzeba rzeczywiście podejść tak jak reszta naszej ekipy. Gdzieś bliżej, to wtedy ta broń też jest mocniejsza. O, tak widać. To ma sens, żeby do nich strzelać. A nie, że gdzieś tam mierzyć jak ze snajperki. Dobra, a jeszcze 17. To jeszcze z czegoś tutaj postrzelamy. O, niedobrze, pompka. Mango. Chodź, gościu. No, na tego trochę średnio. Chodź.
takim Uzi. No chyba nie wie, co my mamy w rękach. Dlatego tak się stara nas trzymać też na dystans. Dobra, trzeba wejść do góry po coś. O, mam jeden pocisk do tego czegoś magicznego, to nawet nie wiedziałem. Okej, dzień dobry, dzień dobry. Nie padł tutaj nikt? Z czego mamy strzelać? O, RPG. No chyba to sobie pożyczę na moment. Mam wrażenie, że mamy problemy gdzieś niedaleko. Dobra, gdzie jest? Coś się stało z Nathanem. Nathan, wejdź. No, jak na finał to trochę nam się zbagowało towarzystwo tutaj. Dobra, najpierw pozbędziemy się naszych problemów, a później zajmiemy się tym, co po drugiej stronie się dzieje. Dobra, to sobie pożyczyliśmy. O, chodź. A, to ty byłeś ten nieuchwytny. No to już z przodu. Kolejny? No dobra. Nie, to znak, że powoli trzeba kończyć przygodę, bo Bóg na Bugu. Tak, i to wcale nie mam na myśli rzeki tutaj. O, kolejne RPG. To sobie... Nathan, podnieś to. Nakazuję ci. Okej, i takie problemy rozwiązuje się w ten sposób. Ktoś jeszcze tam strzela? Aha. Nie, nie, nie w ten sposób. W ten sposób to my tu gry nie przejdziemy. Macie, raz. Tam widziałem kogoś. Dwa. I jeszcze jeden. To ty. Okej. I tyle, jeżeli chodzi o temat RPG na ten moment. Jestem tuż za wami. Okej. O nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Nathan, trzymaj się, tak? To właśnie chyba wolałbym linę wykorzystać, no ale dobra. Nie wiem, co gorsze, tak? Czy iść po belce? Co się gorzej może zbagować nam w tej sytuacji? Okej, chodźcie. Cześć, ma droga. O, granaty. Pożyczę sobie chętnie. Co to za tryb rozkazujący w naszym kierunku? Wow, wow, wow! Czyżby wykaszarka na 12? Problem. Trzeba poczekać, aż granaty będziemy mieli i zlikwidować sobie inne problemy. Mamy jakąś... No właśnie, przecież tu RPG leżały po drodze. Sorry, bracie, bo ja bym musiał tu tak, o, mieć chwilę spokoju, żeby w niego wymierzyć. I jak? O, koniec. Amemo. Nie ma jeszcze jednego RPG-a? Powinien być gdzieś. Niedobrze, nie ma. Tu jest coś, jest. Dobra. Teraz tylko za skrzynkę, bracie. Przepuść nas. Jedna jedyna szansa, Nathan. Jedna jedyna. Oho, niedobrze. Nie, nie, tylko nie fall. O, panie, samochody przyjechały. Elena! Dzięki, tak, że mąż... W drugiej kolejności, tak? Ja tu przetrzymam jakiś romans. To nic, ułożycie sobie życie razem. Żartowałem. Elena. Dobra, jakoś czas stąd wypłynąć. O, tylko gdzie? Chyba tu. Poziom wody się podnosi, a my też jednak nie mamy sprzętu do nurkowania. I cześć. Albo i nie cześć. Okej. Nathan, płyniemy, tak. Trochę spokoju. Popodziwiaj natury. Patrz na zielone. Zieleń uspokaja. Zieleń uspokaja. Zielono ładnie. Okej. O, nie okej. Żołnierze. Teraz tak. Jak pływamy pod wodą, to teoretycznie jesteśmy podobno nie do zauważenia, tylko... No to tyle z naszej kryjówki podwodnej. Co gorsza, to kiedy my parę się dorobiliśmy? Ale dziadostwo. Ktoś nas oszukał, tak? Życie nas oszukało. O, tak to. No dobra. Być może zły omen. Muszę się uspokoić, muszę się pogodzić ze stratą Uzi. A tak miło było. Masz ten granat za to. Okej, niepotrzebnie może. Chociaż tych granatów tu na naszej mini Normandii chyba nie będzie brakowało. Tak, zemsta za tę parę. O, o, nie. Dobra. Na szczęście, no nie, chyba tam widziałem transporter jakiś. Dobra, ten nie żyje? Dziwne, a żyje. Dobra, to wiedziałem kiedy przeładować. Jeszcze ktoś do nas pruje z tamtej strony. No to chyba tyle z naszej kryjówki. Lecimy dalej.
Cześć kolego. Tam cię nie obiłem, to tu was ubiję. Aha. O nie, tam ekipa jakaś jeszcze przyszła. No to macie granat na start. Dobra. Ładnie ich powitaliśmy. Ale jeszcze ktoś tam żyje niestety. O, jeszcze cała ekipa tam żyje. No to macie jeszcze jeden granat. Mam nadzieję, że zaraz sobie znajdziemy jakieś nowe. Dobra. Tak, całkiem fajnie tu z granatami stoimy. Aha. Nie. Tu. Nie wiem co dostaliśmy, ale coś złotego. Tamten najemnik miał RPG. No, tylko tam. Tamten najemnik zginął pod tym pojazdem. A ja myślę, że my nie jesteśmy nieśmiertelni. Ale co złote trofeum wpadło za coś to nasze. No fajnie, i gdzie ty widzisz to RPG? Zresztą ja nie widziałem żadnego z RPG, no ale zrobimy jakąś rundkę. Jest RPG. Dobra, ciężarówka. Ładnie to zostawił na miejscu. Okej, dobra. I cześć. A może nie cześć. Dobra. Dziadostwo jest. No to cześć koledzy. I co? Jakaś fotka, pamiątka? No nie. Dobra, Nathan, co to za kamera? Nie podoba mi się ten układ. Już nas tu nie ma. Mam nadzieję, przez okno. Przez okno, Nathan. Nathan. No Nathan. Wejdź póki ty żyjesz. Aha, w ten sposób, no dobra. Jak tak twórcy chcieli. Tak, ta gra naprawdę wie kiedy się zepsuć. Musimy się tak. Póki co to myślę, że trzeba uciekać. Przydałby się. Schody. Tak, przydałby się brat na motorze. Byśmy znów strzelali do niego jak ostatnio. Gdzie teraz? Aha, tu do góry, tak. Myśl, tak. O, tak. Przynajmniej. Aha, nie, przynajmniej nie. Myślałem, że przynajmniej jesteśmy za jakimś budynkiem. Ale niestety to nie wygląda tak dobrze. Tak, lina. Okej. Nawet nie myślę o tym, czy tam idzie się chwycić. Po prostu skacz. Okej. Dobra. Okej. Wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec niestety. Oho. Na szczęście ktoś prowadzi. Mniej więcej z takimi samymi zdolnościami jak ja na padzie. Tak leci, Nate. Cześć kolego. Rzuć mi RPG i uciekaj. O, dziękuję bardzo. Ja sobie to podniosę może. Schowam się zatem. No koledzy, prezent od Saliego. Jeszcze raz. Za Boga i wolność. Złama się. O, brzmiało lepiej w mojej głowie. Nieźle, młody. A, dzięki za pomoc. Chodź, wyciągnę cię stamtąd. Świetnie. A masz może Uzi, żeby tą parę wymienić? Hej. Dobrze cię widzieć. Tak, w samą porę. No wiesz, trochę się zacząłem o was niepokoić. Dobra, musimy znaleźć Sama i Elenę. Hej. Nate, jesteś cały? Tak. Słyszeliśmy wybuch i myśleliśmy... Jemu podziękuj. Znowu go uratowałeś? Oczywiście. Jesteś cała? Tak, tak. Było naprawdę gorące, ale... On mi pomógł. Hej. Hej. A to co? A, kula mnie drasnęła. A ty? Urwisko. Podrapałem się. Tak. Zgubiłeś Rafe'a? A, wsadziłem jego ludzi na pułapkę Averiego. Sprytnie. Ej, słuchaj. Co do tego Alcazara, to wiesz... Może pogadamy później, okej? Gdzie teraz? Na plażę. Druga strona miasta. Okay. Mam nadzieję, że nie zwróciliśmy niczyjej uwagi. Ja ej! Chwila. Co robicie? A jak myślisz? Właśnie się stąd wynosimy. Okej. Możemy się wynieść, albo możemy pójść tam.
krótszą drogą. Drogą do czego? Do skarbu Avery'ego. Wow. No wiecie, Rafe musi pójść naokoło, ale my szanić możemy... Szanić Rafe'a. Wiktor, z całym szacunkiem, ale może byś raz posłuchał, ty nigdy nie wiesz, kiedy odpuścić. Jesteśmy tu z jednego powodu, tak? Tak? Nie przyszliśmy tu po skarb, przyszliśmy po ciebie. Wiem i doceniam to. Naprawdę. Jest dobrze. I mamy przewagę. Na razie. Damy radę. Nathan, i jak? Ha? Rozejrzyj się. Okej? Okay? Avery zatopił wszystkie statki na tej wyspie. Wiecie czemu? Ponieważ nie chciał stracić swojego skarbu. No właśnie. Bez względu na ludzi wokół niego. Bo nie chciał, żeby ktoś go śledził. Bo zabierał się stąd. Patrzcie na to. Okej? Znalazłem jego mapę wyspy. Patrz. To jego statek. Zaraz pod tamtą górą. Właśnie tam jest nasz skarb. W to samo miejsce teraz zmierza Rafe, a my tutaj stoimy i kłócimy się jak jakieś głupki. No dobra, a co jeśli on stąd wypłynął, a jego statek zatonął gdzieś na środku oceanu? To dowiemy się, gdzie poszedł na dno. O Boże. Ile szukamy tego skarbu? O? Ty i ja. Nie obrażając ich, wiesz, oni nie łapią. Niestety mylisz się sam. Dobrze rozumiem. Okej. Okay. Uwierz mi, widzieli już nie takich świrów. Sam. Nie jesteśmy już dziećmi. Zrozum. Nie musimy już niczego udowadniać. Wiktor, gdzie samolot? Chodźcie tędy. Dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.